właściwie jeszcze nie wieczór, ale się zbliżamy ku wieczorowi. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wam coś absolutnie kluczowego dla waszej wieczności. Nie tylko dla twojego życia tutaj dzisiaj, ale dla twojej wieczności. Mianowicie, że masz Pana. Jeżeli myślisz, że stanowisz o sobie, jeżeli myślisz, że podejmujesz niezależne decyzje, jeżeli myślisz, że jesteś niezależny, to żyjesz w mrzonce, dlatego że masz Pana. To jest tylko kwestia tego, kto jest twoim Panem. Zawsze komuś służysz, świadomie albo nieświadomie. Albo służysz Bogu, co oznacza, że należysz do Niego, co znaczy, że Mu zaufałeś i zawierzyłeś. Albo służysz diabłu, czy jesteś świadom Jego istnienia, czy nie. Czy wierzysz w Jego istnienie, czy nie. Niezależnie od tego, czy wierzysz w Jego istnienie, czy nie. Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, to służysz diabłu. I ty masz wybór. Kładę dzisiaj przed tobą życie i śmierć. Nina, moja przyjaciółka, którą mówiła przed chwilą, kładła przed tobą życie i śmierć. Ja kładę teraz przed tobą życie i śmierć. Dlatego, że ta kluczowa decyzja, komu będziesz służyć, jest w twoim ręku. I dzisiaj Bóg naszymi ustami mówi do ciebie, masz wybór. Możesz wybrać życie albo śmierć. Życiem jest Chrystus. On powiedział o sobie, jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Boga inaczej jak przeze mnie. On tak o sobie powiedział. Jest tylko jedna alternatywa. Albo on mówił prawdę o sobie i rzeczywiście jest tym, za kogo się podawał. Albo był największym hochsztaplerem wszechczasów. Ja uwierzyłam w tę pierwszą wersję. 27 lat temu uwierzyłam w to, że on naprawdę jest drogą, prawdą i życiem. Że mówił o sobie prawdę. 27 lat temu to się stało i on mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy mnie nie zawiódł. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma alternatywy. Zawsze wiedziałam, że jest moc, bo mój ojciec zajmował się okultyzmem. Od małego wiedziałam, że jest moc. Tylko, że to była ta ciemna strona mocy. Mój ojciec się zajmował okultyzmem, ja w to brnęłam, bo pragnęłam czegoś więcej niż ta fizyczna rzeczywistość. Ale to była ta zła moc, to była ta ciemna strona mocy, która mnie wyniszczała. Ja nie wiedziałam, w czym rzecz, nie wiedziałam, dlaczego jest mi tak źle w życiu. Szukałam sensu, szukałam celu, a było po prostu kiepsko. I ja wiedziałam, gdy się narodziłam na nowo, nie możesz mi teraz przeszkadzać, teraz mówię. Nie możesz mikrofonu. Nie. Ja wiedziałam, że to, co jest widoczne fizycznymi oczyma, to jest tylko cień czegoś więcej. Widziałam, co mój ojciec robił. Wiedziałam, że jest moc. I tak jak powiedziałam, mnie to doprowadziło. Poszukiwanie tej mocy, brnięcie w nią, chłonięcie tego doprowadziło mnie tylko do coraz większej rozpaczy, bo nie znajdowałam odpowiedzi. I przyszedł taki moment, gdy byłam zdesperowana i spotkałam ludzi, którzy powiedzieli mi o Jezusie. I chociaż obrażało to mój umysł, bo byłam przecież taka mądrala, cyniczna, cwana, tak niby to wiem, tamto wiem, ale byłam już tak zdesperowana, że zawołałam do tego Jezusa, o którym oni mi powiedzieli. I okazało się, że to było rozwiązanie. Dlatego, że dokładnie w tym momencie, gdy powiedziałam Jezus, bądź moim Panem i Zbawicielem, odpadło ze mnie mnóstwo jakichś ciężarów, których nawet nie potrafię opisać. Poczułam się, jakbym ważyła fizycznie. Poczułam się, jakbym ważyła o połowę mniej. Poczułam pokój, takie odpocznienie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. I czułam się bezpieczna i wiedziałam gdzieś głęboko, głęboko wiedziałam, że znalazłam to, czego całe życie szukałam. Czego całe życie szukałam i Bóg mi pokazał, że ta prawdziwa moc jest od Niego, że ta moc, która przychodzi od Niego, to jest światłość, to jest życie, to jest radość i pokój. Że diabeł to jest śmieszny kudlarz i kopista, i może tylko kopiować, nigdy niczego nie stworzył. W swojej desperacji oszukuje ludzi, kopiując rzeczy, które stworzył Bóg. Bo Bóg jest dobry,
Bóg jest piękny, Bóg jest światłością. A diabeł to po prostu marny kopista i fałszerz. Ja wtedy to zobaczyłam. Dawał mi doświadczać czegoś ponadnaturalnego, a potem walił mnie pałą po głowie. Tak mogę to dzisiaj ocenić. Gdy przyszedł Bóg do mojego życia, o 180 stopni zmieniło się moje życie, po prostu wszystko się zmieniło. I tak jak powiedziałam, Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy mnie nie zawiódł. Jeżeli do Niego zawołasz, jeżeli szczerze zawołasz, jeżeli się ukorzysz, nie będziesz się zgrywał na takiego mądrale N.O., nie będziesz ubierał masek, maska numer 5, maska numer 3, maska numer 15, zależnie od okazji, tylko tak szczerze wylejesz przed Nim swoje serce, to On przyjdzie do Twojego życia i je odmieni. Ewangelia jest prosta. Wiecie, dlaczego Ewangelia jest taka prosta? Po to, żeby każdy mógł ją przyjąć, nawet małe dziecko, intelektualista, głupiec, małe dziecko, starzec, żeby nikt nie miał wymówki. Dzisiaj już nie masz wymówki. Słyszałeś ode mnie to, co daje życie i masz wybór. Możesz wybrać. Ewangelia jest też taka prosta. Po to, żeby obrazić umysły tych, którzy uważają się za mędrców. Celowo mówię, uważają się za mędrców, bo nimi nie są. Myślą, że N.O., jak filozofują, to są tacy wartościowi i mądrzy i w ogóle lepsi niż inni. Bzdura. Są śmieszni. Ci, którzy uważają się za mądrych, tak naprawdę są głupcami. Ci, którzy uważają się za tych, którzy upatrują w sobie nadziei, w swojej mądrości, w swoich poglądach, tak naprawdę błądzą. Dlatego, że prawdą jest Jezus. Dlatego, że prawdą jest Jezus. I możesz mieć życie, jeżeli Jemu zaufasz. Ewangelia jest tak prosta, byś musiał się ukorzyć. Byś musiał ukorzyć się, obrazić swój umysł, ukorzyć się i przyjąć ją. Bóg tak ukochał ludzkość, która się Go wyrzekła, że stał się jednym z nich, dał się temu swojemu stworzeniu zmasakrować, upokorzyć, zabić, nago przybić do krzyża, pokonał śmierć zmartwychwstając. Zakosztował śmierci za każdego z nas, żebyś ty nie musiał tej śmierci zakosztować. Jeżeli mu uwierzysz, nie będziesz musiał iść na sąd. Jeżeli mu uwierzysz, nie umrzesz. To jest cała Ewangelia, to jest wszystko. Żadnych rytuałów, żadnych N.O., chrzanionych teatrzyków. Po prostu to jest wszystko. To jest cała Ewangelia, to co teraz usłyszałeś, to jest cała Ewangelia. Bóg stał się człowiekiem. Umarł za ciebie na krzyżu, abyś ty nie musiał ginąć. Zmartwychwstał, pokonał śmierć. Dziś może być twoim Panem i Zbawicielem, jeśli tego zechcesz. Wszystko. Cała Ewangelia. Jeśli w to uwierzysz i przyjmiesz, to będziesz miał życie. Nic więcej nie potrzebujesz. To jest wszystko. Wszystko. I to działa. Za tym stoi moc. Przez to manifestuje się moc. Ja doświadczyłam tej mocy. A tak jak powiedziałam wam wcześniej, wiedziałam zawsze, że istnieje moc. Ale zakosztowałam tej prawdziwej, cudownej mocy, gdy przyszłam do Boga. Gdy przyszłam do Niego. Do Niego. W Nim. I tylko w Nim. Tylko w Jezusie.